W imieniu Ruchu Społecznego imienia Lecha Kaczyńskiego Ziemia Kłodzka jesteśmy w okresie kampanii wyborczej do Europarlamentu. Jak wiemy, śledzimy wydarzenia, kandydują różni ludzie, sportowcy, celebryci, ludzie bardzo młodzi wiekiem, niekoniecznie doświadczeni, od po prostu różni ludzie na różnych listach. Ich prawo wyborcy zdecydują. My gościmy dzisiaj kogoś bardzo szczególnego, pana ministra kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, doktora habilitowanego nauk prawnych, pana Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Serdecznie witamy, panie ministrze. Bardzo proszę zasiąść na tym Ludwiku, na tym fotelu. Będziemy mówić, a raczej może słuchać o kulturze. O kulturze, która, tak jak to zaplanowaliśmy z panem ministrem w temacie, niewątpliwie jest racją stanu. Kultura racją stanu. To jest temat, który przygotował pan minister dla nas. Proszę państwa, to tak jest, że kultura jest racją stanu, a to, co się aktualnie w polskiej kulturze dzieje, no to każdy widzi, prawda? Myślę, że pan minister, któremu ja już teraz życzę wyborczego sukcesu i deklaruję ogromne poparcie, jeszcze jest troszkę czasu do 25, po prostu będziemy pracować, aby tak się stało, żebyśmy mieli właśnie pana Kazimierza Ujazdowskiego jako swojego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim. Pan Kazimierz Ujazdowski ma niewątpliwie ogromne osiągnięcia na polu promocji polskiej kultury. Myślę, że to tym bardziej będzie pana po prostu obligować, bo to też tak jest, do tego, by polska kultura wróciła do korzeni i wróciła na należne jej miejsce, bo istotnie mamy się czym poszczycić. Drugim gościem naszego dzisiejszego spotkania jest pan Wojciech Popkiewicz, który już niejednokrotnie gościł u nas. Dziękujemy Wojtku, że zawsze jesteś z nami tutaj i obdarzasz nas swoim talentem. Pan Wojciech Popkiewicz to autor tekstów, pieśni, piosenek, reżyser filmowy, podróżnik, bard, no a przede wszystkim ktoś, kto bardzo pięknie o Polsce potrafi śpiewać i mówić. I Wojtku, może zaczniemy od twojego występu. Ten utwór, który zaprezentuje pan Wojciech Popkiewicz, nosi tytuł Inwokacja, a więc zaczynamy. Inwokacja. Europo. Czyś ojczyzną? Nie mam chyba mikrofonu włączonego. Tak? Mała awaria? Spróbuj jeszcze raz, a jak nie, to... Jak nie, to sobie ten pożyczę. Tak? Może zostawię. Polak potrafi. Thank you.
A może tak, już pewna zmiana się dokonała mikrofonów, to ja zmienię kolejność piosenek, bo kłaniam się tutaj Państwu, Panu Kazimierzowi Ujazdowskiemu i Fryderykowi Mieszonowi. Nie ukrywam, że to też jest osoba, która mnie tu do dusznik przyciąga. I przypomnę swoją piosenkę dawno temu napisaną, swoją w tym sensie, że tekst i canto napisałem, natomiast ewidentnie opartą na motywie Poloneza Asdur Fryderyka Chopina. Romantycznie to pojmować tylko tak, jak pojmuje niebo ptak, drzewa, wiatr. Znaczy kocham ty i ja, znaczy szonem wielki kram, pocałunki bicie serca i akordy. Kocham świat, co za słoną szalił dni, choć nie zawsze wiem jak żyć w uśmiechu łzy. Kocham świat, gdy przychodzi mi na myśl, może kiedyś go zabraknie i ostatnie z moich pragnień, z moich marzeń się nie spełni. Romantycznie to jest szukać nowych prawd, to jest zdobyć jedną z gwiazd, niech rozpali świat. Romantycznie znaczy gorycz trudnych chwil, znaczy tysiąc przybyć mil, by odzyskać, by zapomnieć, by przebaczyć. Kocham świat, ten, po którym los mnie gna, chciałbym poznać go do cna, czy można tam. Kocham świat, pośród ludzi, pośród spraw, może znajdę, co się śniło, co tęskniło, za co warto dać wszystko, czy to miłość. Wierzyć w urok chwil, to w porywie szukać sił na zwyczajne dni. Romantycznie znaczy więcej niż ty sam, niż pan wprost się tam nie przypomnie rozsądnie. Romantycznie kocham świat za uczucia pierwszy szał, choć wspomnienia młodych lat, radości żal. Kocham świat, Fryderyku, powiedz sam, ile szczęścia można znaleźć, bo wcale żadnych pragnień, żadnych marzeń, co się spełni. Kocham świat, choć potrafi być tak zły, gdy muzyka twoja brzmi, znów pragnę żyć. Kocham świat, Fryderyku, jak i ty, lecz tak nigdy nie wyrażę tej miłości. Tyle pragnień, tyle marzeń, czy się spełni. Kocham świat. Dziękujemy artyście za pierwszą część. Rozumiem, że teraz przyszła na mnie pani. Jestem głęboko przekonany, że kultura jest racją stanu w kilku sensach, o których chciałbym powiedzieć bardzo krótko. To nie będzie długi wykład akademicki. Musimy jeszcze mieć czas, żeby słuchać pięknej muzyki, a potem jeszcze dyskutować. Myślę, że w kilku sensach wolno bronić przekonania, iż kultura jest racją stanu. Po pierwsze, to ona decyduje o naszej tożsamości, o tożsamości Polaków. Jesteśmy wspólnotą kulturową. Nasze państwo istnieje dzięki wspólnocie kultury. To nie zawsze tak bywa. Nie zawsze tak bywa.
Amerykanie mają państwo wobec pewnego, wokół pewnego projektu wspólnej egzystencji. Nie mieli wspólnej kultury, kiedy zakładali państwo. Mieli pewien projekt, pewne rozumienie wolności. My istniejemy dzięki kulturze. Nie było państwa w wieku XIX. Nasza kultura przesądziła o trwałości wspólnoty narodowej. Nawet wtedy rozkwitła w sposób najbardziej intensywny. Pan Wojciech przecież wraca do Fryderyka Chopina. To jeden z wielkich tworzących wtedy, kiedy nie było państwa, a kultura kwitła i, można powiedzieć, przygotowała grunt pod odzyskanie niepodległości. Więc nie można zrozumieć Polski i państwa bez kultury. To jest kwestia tożsamości. Dzisiaj trzeba bardzo skrótowo ujmować istotę rzeczy. Gdyby powstawała jakaś globalna encyklopedia wszystkich o wszystkim, zadano by mi pytanie, co to jest kultura polska, co to jest Polska, tak? I miałbym napisać w jednym zdaniu, Amerykanie się specjalizują w takich skrótach, to napisałbym, że Polska to jest szczególne umiłowanie wolności na gruncie kultury chrześcijańskiej. I że to jest to jest, co nas cechuje. Tak? Nie zawsze wolność szła w parze z wrażliwością chrześcijańską w Polsce. Szła w parze. Szła w parze i właśnie twórczość romantyków Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego, którzy się ze sobą wadzili, świadczy o tym, że ta synteza charakteryzuje naszą kulturę, tak? To znaczy synteza szczególnego umiłowania wolności i wierności dziedzictwu chrześcijańskiemu. A więc nie moglibyśmy istnieć bez tego spoiwa. Jestem głęboko przekonany, że nasz los można wytłumaczyć, naszą historię można wytłumaczyć właśnie, sięgając czy dotykając tego, co istotne. Nie byłoby tego nadzwyczajnego oporu przeciwko niemieckiemu nazizmowi i komunizmowi na raz, który stał się naszym udziałem. Jesteśmy jednym z niewielu, a może jedynym narodem europejskim, który potrafił skutecznie przeciwstawić się złowieszczym systemom. Znaczy, polska wolność wygrała i z Hitlerem, i z Stalinem. Nie kto inny, tylko polska wolność. Więc nie można wymyślać nas, nie można zrozumieć Polski bez kultury i bez chrześcijaństwa. To jest zatem sfera tożsamości. Każda odpowiedzialna władza musi pielęgnować to, co decyduje o naszej tożsamości, naszej odrębności, naszej specyfice, bo jeśli tego nie będziemy pielęgnować, przestaniemy istnieć. A tym się naród różni od związku ekonomicznego, że spaja wspólnotę narodową coś więcej niż interes ekonomiczny. Bez tego nie ma solidarności między starszymi, młodszymi, między grupami społecznymi. Więc trzeba pielęgnować to, co decyduje o tym, że istniejemy, tacy, jacy istniejemy. To jest pierwsza sfera. Druga sfera to jest kwestia potencjału cywilizacyjnego. Mówią nam głupi ludzie, że nowoczesne wykształcenie to jest wykształcenie bez humanistyki i bez kultury. To są ludzie niemądrzy. Nowoczesne wykształcenie musi obejmować także kanon humanistyczny. Kiedyś zrobiono badania wśród menedżerów największych korporacji. To nie menedżerów, którzy dostają nominację od rządu do rad nadzorczych, tylko tacy, którzy sami zdobyli pozycję, mówią o menedżerach w skali europejskiej. Zazwyczaj mieli zróżnicowane wykształcenie. Byli absolwentami szkół ekonomicznych i politechnicznych i byli po dobrych studiach humanistycznych na raz. Więc ten, kto powiada, że można młode pokolenie wychować bez humanistyki, bez kodu kulturowego, prowadzi nas fałszywą drogą. To jest drugi wzgląd. Wreszcie, kultura pozwala także na pracę w najtrudniejszych momentach. Chcę podzielić się takim doświadczeniem z przeciwległego zakątka Polski. Wdowa po wybitnym polskim artyście, panu Hasiorze, osiadła w małej bieszczadzkiej wsi i prowadziła zakłady zajęcia z tkactwa artystycznego. Na te zajęcia chodziła
młodzież z rodzin całkowicie rozbitych, bo taka młodzież, która nie dociera do matury, nie mówiąc już o studiach wyższych. I ona wykrzesała w tej małej społeczności dalekiej wsi bieszczadzkiej mnóstwo talentów po paru latach pracy. Że kultura także potrafi, można powiedzieć, wyciągać ludzi z dołu do góry, potrafi pomagać w tym, co językiem programów europejskich nazywa się walką z wykluczeniem społecznym, a ja po prostu określam to prostym językiem, pomaganie tym, którzy są w bardzo złej sytuacji na dole. I wreszcie tutaj w tej sali, w której wszyscy koncentrują swoją uwagę na wielkości Chopina, na jego geniuszu, trzeba powiedzieć, że kultura jest znakomitą kartą promocyjną Polski. Jest tym, czym możemy się chwalić na świecie i naszymi dokonaniami historycznymi. One są nie tytułem do wstydu, tylko tytułem do sławy i chwały, ale także wielkością naszych dokonań artystycznych. Niewielu sobie zdaje sprawę z tego, że Polska jest w sferze muzyki mocarstwem. Jeśli w czymś dzisiaj jesteśmy mocarstwem w sferze muzyki tej, którą tworzyliśmy dawniej, tej, którą tworzyliśmy w wieku XX. Takie nazwiska jak Henryk Mikołaj Górecki, jak Wojciech Kilar, jak Witold Brudosławski, to są wielkości w skali globalnej. Miejmy nadzieję, że kiedyś będziemy mieć marki ekonomiczne w skali globalnej. Ale jeśli w czymś jesteśmy mocarstwem, to jesteśmy mocarstwem w sferze muzyki. Nie tylko z tego jesteśmy znani, ale kultura jest znakomitym orężem promocji Polski. Ta promocja ma różne cele. Niekiedy walczy ze stereotypami, z krzywdzącym wizerunkiem. Niekiedy otwiera drzwi, które nie byłyby otwarte, gdyby nie kultura. Toruje też drogę do promocji ekonomicznej. To jest kolejny powód, dla którego uważam, że kultura jest racją stanu. I to wszystko ma bardzo praktyczny wymiar, bardzo praktyczny i oczywiście sfera twórczości artystycznej jest sferą duchową, nie publiczną, tak? To znaczy władza nie rodzi talentu, władza pomaga talentom, władza nie rodzi talentów, tak? Ojciec Święty w takim bardzo poruszającym liście do artystów, pan Wojciech pewnie pamięta ten list, mówi, że artysta ma szczególny kontakt z Bogiem, że jest jakaś iskra Boża w talencie tak artystycznym. To oznacza, że to nie jest sfera, która może być zastąpiona przez dobrą politykę, ale dobra polityka może pomagać kulturze, może przeszkadzać kulturze, może mnożyć nasz potencjał i może przeszkadzać. Niestety w ostatnich latach więcej przeszkadza niż pomaga. I to, co mi się wydaje najistotniejsze, to po pierwsze, jeśli już mówimy o tej sferze publicznej, tak, powrót do ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, powrót do ochrony zabytków. Powinniśmy istotną część budżetu państwa przeznaczać na ochronę zabytków. W ostatnim czasie zmniejszono te wydatki, przesuwając je gdzie indziej, bez pomyślności. Polska powinna wydawać na ochronę zabytków tak jak w latach 2005-2007 wyraźnie ponad 100 milionów złotych. Udało mi się wtedy, jak byłem ministrem, 1/5 tych wydatków kierować na Dolnym Śląsku. Dlaczego? Dlatego, że tu jest co piąty zabytek polski. Na Dolnym Śląsku jest 20% polskich zabytków. Dolnemu Śląskowi należy się istotne miejsce w polityce ochrony dziedzictwa kulturowego. Trzeba wrócić do takich programów jak Patriotyzm Jutra, programów, które zasilały obywatelskie inicjatywy samorządowe, stowarzyszeniowe, parafialne. Dzięki temu programowi bardzo wielu młodych ludzi mogło podejmować właśnie kreatywne inicjatywy w zakresie edukacji historycznej. Władza ma zatem dobre instrumenty pomagania. Lepiej w ten sposób pomagać, niż wydać 6 milionów złotych na koncert Madonny. Myślę, że Amerykanin by w ogóle nie zrozumiał tego, że władza publiczna wydaje 6 milionów złotych na koncert, jakikolwiek koncert
komercyjny po prostu. Są te pieniądze, tylko trzeba je wydawać. Lepiej. Musimy mieć Muzeum Historii Polski. Muzeum Powstania Warszawskiego nie może być jedynym znaczącym muzeum historycznym. Musimy mieć takie miejsce w Polsce, w którym opowiemy i młodemu pokoleniu, i cudzoziemcom całość naszego doświadczenia historycznego. Niedługo będzie otwarte Muzeum Historii Żydów Polskich. Pewnie przyjadą przywódcy. I wielu z nich będzie pytać, dobrze, zobaczyliśmy to, jak na waszych ziemiach żyli Żydzi. Byliście przykładem tolerancji. A opowiedzcie teraz, pokażcie, gdzie można zobaczyć i posłuchać o waszej historii. Takiego miejsca nie ma. Trzeba wznowić projekt budowy Muzeum Historii Polski. Mam nadzieję, że w 2018 roku doczekamy, w stulecie odzyskania niepodległości, doczekamy tego muzeum historycznego, no, które jest, może być takim koniecznym postulatem polskiej polityki historycznej. Do tego trzeba dodać też bardzo systematyczny wysiłek udostępniania kultury ludziom młodym. Tak? W tej sferze mamy do czynienia nie tyle z regresem, co z zanikiem partycypacji w kulturze. Skąd się to bierze? Z nieobecności telewizji publicznej. Telewizja publiczna nie wykonuje misji w sferze kultury i edukacji. To chyba najsmutniejsze doświadczenie ludzi, którzy pamiętają PRL. Tamta telewizja była oczywiście miejscem cenzury, ale była znacznie lepszym medium w sferze misji w dziedzinie edukacji i kultury niż dzisiaj. Niezwykle smutne dla ludzi wolnej Polski. Ja walczyłem z tamtym systemem i nigdy bym nie przypuszczał, że pochwalę telewizję pana Szczepańskiego. Ale w niej można było zobaczyć znacznie więcej wartościowych rzeczy niż w telewizji pana Brauna. Chociaż to z panem Braunem byłem w tym samym ruchu opozycyjnym, nie z panem Szczepańskim. Ale to trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Trzeba odbudować telewizję publiczną z prawdziwego zdarzenia, z poczuciem odpowiedzialności za edukację i za kulturę. Trzeba przywrócić funkcję wychowawczą szkoły. Młody człowiek musi przed maturą znać podstawowe miejsca skarby kultury narodowej. Ten młody człowiek przed maturą musi poznać Wawel, Zamek Królewski, musi wiedzieć, co się stało w Auschwitz i kto to zrobił. I to powinien mieć taką możliwość w ramach lekcji historii, w ramach tego, co ja nazywam pewnymi minimum, tak, minimum programowym, które powinno mieć miejsca. Więc kanon wycieczek szkolnych, do tego polityka rzeczywistej promocji czytelnictwa powinniśmy przeznaczać wpływy z VAT-u na książki, na zakup nowości bibliotecznych, zasilać, nie pozwalać na likwidację bibliotek, dawać bibliotekom więcej nowości wydawniczych niż w chwili obecnej. Istnieje zatem cały szereg sposobów, by i wspierać kulturę, i wspierać partycypację, udział, szczególnie udział młodego pokolenia w kulturze. No i wreszcie ta sfera trzecia, tak? To znaczy sfera obecności Polski w obiegu międzynarodowym, to znaczy sfera promocji polskiej kultury w obiegu międzynarodowym. Nie ma czegoś takiego jak kultura globalna. Europa jest bogata bogactwem kultur. Nie ma jednolitej kultury europejskiej. Są pewne wartości. Są korzenie europejskie, szczególne umiłowanie praw i swobód ludzkich. Tak, to jest Europa. Ale Europa jest bogata kulturami narodowymi. Kulturami narodowymi. Nie można ich likwidować, nie można tego rujnować. I Polska nie tylko ma prawo, ale ma obowiązek pokazywania własnego punktu widzenia. Ma obowiązek promowania własnej kultury. Ma obowiązek zachęcania innych do siebie poprzez kulturę. Dlatego powinniśmy mieć znacznie lepsze instytucje promocji kultury polskiej poza granicami kraju. Bardziej rozbudowaną sieć Instytutów Kultury Polskiej. I także odwagę pokazywania tego, co wielkie i piękne. Tak? Ja nie mogę się pogodzić z tym, że Europejski Kongres Kultury w roku 2011 we Wrocławiu nie był w ogóle okazją do tego, by pokazać to, co w naszej historii i kulturze piękne i wyjątkowe. Tak?
że były zrobione w ten sposób, jakbyśmy się mieli dopasować do jakiegoś wzorca, tak podyktowanego przez hałaśliwe środowiska lewicowe, o których po 10 latach nikt nie będzie słuchał. Takie imprezy powinny być okazją do pokazania tego, co wyjątkowe, tego, co wielkie w naszej historii, w naszej kulturze. Bo jesteśmy ciekawi, tak jak chcę skończyć, jesteśmy ciekawi dla świata, nie jako ludzie abstrakcyjni. Jesteśmy ciekawi jako Polacy. Nie powinniśmy mieć poczucia wyższości, przewagi nad innymi, ale jesteśmy ciekawi jako ludzie tej historii, tej kultury. I mamy prawo, a tak mamy obowiązek, pokazać to i sąsiadom, i całemu światu. I to jest kolejny powód, dla którego jestem głęboko przekonany, że kultura jest racją stanu. Była racją stanu, jest racją stanu i będzie racją stanu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie ministrze. Mała przerwa i na pewno to nie jest tak, jak pan powiedział, że na tym bym skończył. Nie. Przesłyszałam się? Na tym skończyłem ten. Tak, bo my dopiero zaczynamy. A teraz, Wojciech, prosimy cię bardzo. Narodowej, jakakolwiek by to nie była etniczna grupa, naród. W dziwnych krajach, gdzieś nawet na Madagaskarze, widziałem makatki, na których był napis po malgasku: mój kraj jest słodki. A kraj tymczasem, choć piękny, wcale taki słodki nie był, bo na granicach gdzieś 2-3 dolarów trzeba było dziennie przeżyć i historia tego kraju też nie była dla niego łaskawa. I tak wszędzie, tylko my mamy się tutaj wstydzić, podczas gdy po lewej i po prawej stronie mamy potężne nacjonalizmy prowadzące swoją politykę kulturalną i historyczną konsekwentnie. Nawiązując więc do tej tożsamości, i z taką prośbą, że wiem, że zawsze tak będzie, że pan minister będzie optował za tym, żeby tworzyć również jakąś przestrzeń duchową, która i tak istnieje w narodzie, ale żeby miała jakieś materialne podłoże w postaci może muzeum, dotyczącą no niemal połowy kiedyś naszego terytorium, czyli Kresów. To dlatego może taką piosenkę bardzo osobistą, a myślę, że ona się jednak i przekłada na państwa doświadczenie ze śpiewem. Dziadek mój, polski inżynier, kolejowy szlak stawiał w mieście Rohatynie. Tory biegły tak, że w tym miejscu tam pod Lwowem przyszło na świat dziewczę zdrowe. Zakwiliło w głos, taki był jej los. Tam, gdzie jest Kresów krew, nam tak daleko jest chęć, a właściwie tuż serce mojej matki biło. Mojej mamie się oświadczył, pierścień dał na znak.
jak łamanej tej miłości Stalin młodym pozazdrościł. Szczęście mamy skradł, strzał w Katyniu padł. Stąd aż po kresu w kres. Jeszcze bitwa
Wiek minął prawie, trwa imperium zła.
No jeszcze chcę zawalczyć w piosence, w tych swoich tekstach, które coraz bardziej są publicystyczne, coraz mniej poetyckie, ze zjawiskiem, które przez media się przemieszcza. Taki tekst już napisałem ostatnio. Dnia 1 września roku pamiętnego na domy, na szpital i na dzieci śpiące nazistowskie bomby spadały na Wieluń. Budziły się miasta o świcie płonący. Nie widzimy
jeśli usłyszymy tylko krzyk. Dokąd podążamy, zagubieni w tłumie, przeszłość tylko jest wspomnienie. Marzeć nikt już z nas nie umie i nie skryje morze. Zatytułowana Ćma z Czerwonej Wyspy z motywem
bolesnym dla nas, bo smoleński. Poprosimy pana ministra na Ludwika. Ja właśnie chciałam poprosić, żeby pan usiadł, ale skoro pan woli, to pana decyzja. Proszę państwa, pan minister dzisiaj od rana pracuje, bo to był Dzierżoniów, Kłodzko, Duszniki. A wcześniej Wrocław, tak, no właśnie, czyli od rana do wieczora, ale nie pozwolimy panu zbyt szybko odejść. Mamy na pewno wiele pytań, a skoro jestem przy głosie, to chciałam pana zapytać o taką oto rzecz. Jak to się dzieje, że skoro kultura jest takim promocyjnym materiałem dla każdego właściwie narodu, dla każdego kraju, dlaczego nasi rządzący nie wykorzystują tego? Czyżby o tym nie wiedzieli? Albo czy są może jakieś inne powody, o których my nie wiemy? No bo przecież to tak jakby podcinanie gałęzi, na której się siedzi. To jest moje pierwsze pytanie. A skoro był Smoleńsk wspomniany z racji książki pana Wojciecha, to chciałam zapytać, czy pan, będąc w co wierzę, że się uda w Parlamencie Europejskim, widzi możliwość, bo to, co w tej chwili się dzieje, to jest zakłamywanie faktów, a nie ich wyjaśnianie, powołanie jakiegoś międzynarodowego gremium, które upomni się o prawdę należną ofiarom, należną ich rodzinom i należną Polsce. Dziękuję bardzo. Jestem słyszany, tak? Dobrze. Pierwsze pytanie, dlaczego tak się dzieje, iż obecnie rządzący nie wykorzystują tak, czy nie mają serca do promocji polskiej kultury poza granicami kraju. Nie czynią tego intensywnie. Myślę, że to jest kwestia braku takiego, braku mocnego związku z tradycją narodową. To nie jest zarzut zdrady, tylko po prostu ta grupa, która konkretna grupa polityczna, która sprawuje władzę, to są ludzie, którzy nie mają świadomości wielkości polskiej kultury, tak? Bo gdyby tak było, to potrafiliby o tym mówić tak, jak mówili nasi goście. Proszę zauważyć, że to, co jest najbardziej uderzające, tak, występowali w Parlamencie Polskim prezydent Sarkozy, prezydent Hollande, różne opcje polityczne, Sarkozy centroprawicowy, Hollande socjalista, tak? W dość krótkim czasie mieliśmy dwóch prezydentów Francji. Ten drugi w ogóle bardzo odległy od konserwatywnego punktu widzenia. Ale obaj mówili o wielkości polskiej kultury. Przypominam sobie, że obecny prezydent Francji cytował Wiktora Hugo o wielkiej roli Polski, polskiej wolności, tak, która rozpala pragnienie wolności u innych narodów. Potrafili mówić to, czego ja nigdy nie usłyszałem z ust premiera Tuska w polskim parlamencie, kiedy prezentował expose, i także nigdy nie słyszałem tak skondensowanych i dobrze sformułowanych myśli wtedy, kiedy witał gości zagranicznych, więc myślę sobie, że to jest po prostu brak takiego mocnego związku i też poczucie kompleksu, tak, że jesteśmy gorsi, że musimy zapukać do drzwi tych, którzy są lepsi, że jesteśmy gorsi, jesteśmy, można powiedzieć, słabsi pod względem materialnym, ale to z całego szeregu powodów. Tu były wojny, tak, kiedy inni czerpali korzyści z ciągłości, bogactwa. Potem było wyłączenie w okresie komunizmu, wyłączenie z rozwoju. Ale my nie jesteśmy w żadnym wypadku słabsi pod względem historycznym, ideowym. Niestety rządzący nami uważają,
mają jakieś poczucie gorszości. Tak? I wreszcie taka niezdolność do przekucia tego w konkret. Tak? Muzea historyczne powstają jak grzyby po deszczu w państwach bardzo bogatych, które potrafią wiele osiągać w sferze ekonomicznej, ale nie zapominają o historii. Powstają w Berlinie, w Stanach Zjednoczonych, w Londynie. Francuzi zbudowali nowe muzeum poświęcone de Gaulle'owi, które można zwiedzać od paru lat. Niemcy mają i ekspozycje dotyczące własnej historii i inne. No, muzealnictwo historyczne w nowoczesnych formach się rozwija, a obecna władza nie rozumie, że to jest ważne. No i wreszcie te zupełnie niezrozumiałe decyzje, choćby jak ta, którą mieliśmy prawo być oburzeni. Tak? Telewizja publiczna zapłaciła z naszych pieniędzy za film Nasi Ojcowie, Nasze Matki. Film, który obraża uczucia kombatantów, obraża Armię Krajową. Są Polacy i nawet związki kombatanckie procesują się o ochronę dóbr osobistych z medium, które wyprodukowało ten film i emituje ten film, a polska telewizja kupuje to za nasze pieniądze. No więc to trzeba nie mieć łączności ideowej i emocjonalnej z własną tradycją, żeby robić takie rzeczy. I nas nie będą szanować. I nas nie będą szanować. I nas nie będą szanować, bo w świecie się szanuje tych, którzy się sami szanują. Jeśli chodzi o sprawę wyjaśnienia tragedii smoleńskiej, to musi być wyjaśnione, to jest kwestia naszej godności, poczucia, że człowiek wolny musi odnaleźć prawdę. Myślę, że ona będzie wyjaśniona w kraju, ale warto korzystać z pomocy międzynarodowej. Proszę pamiętać, że szef Komisji Europejskiej, pan Barroso, powiedział: zajęlibyśmy się tym, ale nikt się do nas nie zwrócił. Nie zwrócił się z wnioskiem, więc nie ma wniosku ze strony rządu polskiego. Tym się nie zajmujemy. Barroso nie powiedział, to nie jest nasza sprawa. Pomoglibyśmy, gdyby był taki wniosek, więc myślę sobie, że instancje międzynarodowe można traktować jako pomocowe, ale wyjaśnienie tego od początku do końca musi być dziełem polskich władz. To mam świadomość tego, że to nie jest ten czas, bo ta władza nie chce tego wyjaśnić, ale jak mówił pewien poeta, Polska to jest taki kraj, w którym nawet zmiany na lepsze są możliwe, więc doczekamy takiej władzy, która będzie chciała to wyjaśnić. Oby tak się stało. Bardzo proszę, kto z państwa chciałby zadać pytanie? Pan burmistrz, panie ministrze, no nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał o samorząd. Mam tutaj na myśli, ponieważ Duszniki Zdrój ponad 1 200 000 wydają na kulturę. I to jest kultura przez duże kroki. Tworzymy 4 festiwale. Od Chopinowskiego, najstarszego festiwalu pianistycznego na świecie, poprzez najmłodszy festiwal muzyki zduszowej. I teraz na jakie wsparcie? Ponieważ ja powiem szczerze, przez 4 lata mojej kadencji nie otrzymałem istotnego wsparcia w dziedzinie kultury na tego typu imprezy, tego typu projekty. Oczywiście są projekty sztandarowe, które są, że tak powiem, promowane przez dzisiejsze Ministerstwo Kultury, ale tak naprawdę drobne projekty w gminach małych, które tak naprawdę nie są również pozbawione talentu. Pan mówił o tym, co mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, dotyczące tej iskry Bożej. W małych miejscowościach ta iskra również się pojawia. Ale małe miejscowości nie mają siły przebicia, aby tą iskrę pielęgnować i wypuścić na szerokie wody. I myślę, że to jest właśnie zadanie europarlamentarzysty. I chciałbym usłyszeć od pana, w jaki sposób pan jako europarlamentarzysta będzie wspierał tego typu działania gmin lokalnych, małych gmin, ponieważ duże sobie poradzą. W
Wrocław sobie poradzi, myślę, że Warszawa na pewno sobie poradzi, ale mamy dni, gdzie dziedzictwo kulturowe, takie jak Puszczyków, jest wielkie, będą miały kolejne problemy. To bym chciał usłyszeć. Dziękuję. Tu nie ma innej rady niż praktyczna decentralizacja. Trudno się odwoływać do innych doświadczeń, doświadczenia własne. Te dwa programy, które wspominałem na początku, Krajowy Program Ochrony Zabytków, kierowałem na Dolny Śląsk, a nie na Wrocław. Wrocław też z tego korzystał, ale ogromna, nawet tutaj jadąc w Pieszycach, pamiętam bardzo dobrą dotację, dużą dotację i renowację kościoła. Kłodzko też, Świdnica. Trzeba praktycznej decentralizacji, bo rzeczywiście pan burmistrz ma rację. Miasta mają dużo pieniędzy, czyli relatywnie dużo pieniędzy. Duże miasta, kilka polskich dużych miast to są jednostki zasobne, natomiast trzeba mecenat w sferze kultury rozciągnąć na całą Polskę, a nie tylko na duże miasta. I to tak naprawdę zależy akurat w sferze ochrony zabytków od tego, w jakim kierunku idzie konkretny szef resortu. Można to odwrócić na dobre. W innym przypadku chodzi o upowszechnienie, o inicjatywy w zakresie upowszechnienia kultury, o szeroki dostęp samorządów do programów w zakresie edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury. Prawdę powiedziawszy, ja nie wiem, jak to w okresie ostatnich dwóch lat idzie, bo te programy, którym zarządza Narodowe Centrum Kultury, one przynajmniej w sferze deklaracji są otwarte na małych partnerów, na partnerów lokalnych, ale nie wiem, to z głosu pana burmistrza wynika, że pomimo tego deklaratywnego otwarcia to są rzeczy jakby zamknięte wciąż w centrum państwa, czy w dużych miastach, więc nie ma innej rady niż otworzyć to. Parlament Europejski nie uprawia polityki kulturalnej w takim sensie, w jakim, znaczy Unia Europejska nie uprawia polityki kulturalnej w tym takim sensie, o którym mówiłem na początku. Ona nie, są pewne programy kulturalne, ale one nie zastępują tego mecenatu, o którym panu chodzi. Jedyna możliwość, jaką ma poseł do Parlamentu Europejskiego, to jest dbałość o to, żeby to jest pośredni wpływ na regionalne programy operacyjne, by one były dobrze rozłożone na całe województwo, tak, a nie wyłącznie skoncentrowane w mieście. Ale musimy to robić wspólnie. Myślę, że też jest duże pole do popisu dla burmistrzów na naszym terenie, by zintegrowali swoje wysiłki i też występowali wspólnie, bo mam takie wrażenie, że Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego powstaje trochę pokryjomo. W momencie, w którym obalony został jeden marszałek z Platformy Obywatelskiej i zainstalowany drugi marszałek Platformy Obywatelskiej, to ja sobie zadałem drobny trud i wszedłem na strony internetowe Urzędu Marszałkowskiego, żeby zobaczyć, jakie są projekty te główne z tak zwanej listy indykatywnej, czyli co Dolny Śląsk uważa za najważniejsze w najbliższych 7 latach. I był cały program operacyjny, tylko nie było tych projektów. One były ukryte, mówione, napisane, że są dalej negocjowane. Więc tak, kluczowe decyzje nie są przedmiotem otwartej debaty. Nie możemy na to pozwalać bez względu na to, kto rządzi. Czy rządzi Platforma Obywatelska, czy ktoś inny rządzi. To jest sfera debaty publicznej. Nie tylko pan burmistrz, ale każdy z obywateli ma prawo do tego, by o tym wiedzieć, dyskutować i wpływać na to. Ja mam takie pytanie do pana ministra. Chodzimy tak, że pan poruszył tutaj bardzo ciekawych różnych wątków. Między innymi pan wspomniał też o komunie, że przez za komunę nie było tak źle. Ja to potwierdzam. Rzeczywiście za komunę było przynajmniej to, że mieli ludzie pracę, to było pierwsze. Byłby inny sposób szkolenia w szkołach, to jest drugie. Byłyby szkoły zawodowe. Teraz mamy gimnazjum, mamy taki program zmieniony, że ci ludzie wychodzą do szkoły, właściwie nic nie umieją. A co drugie, to jest szkoła, magister, ten
szkoła marketing zarządzania. Weźmy wysłał wszystkie młodzieżki zawodowej gruncie szkoły, w tej chwili jest co? Trochę szkoła marketing zarządzania, skończy tam szkołę i jest niczym po prostu. I musi jechać szukać pracy za granicą, bo u nas nie ma pracy. Nic się nie stanie, panie ministrze, na naszej Polsce ziemi, jeśli nie będzie pracy. To jest pierwsza rzecz. A to, co pan jeszcze mówił, że dotacje jakieś tam pieniążków, to jest też znikome i nic właśnie nie znaczy, jeżeli rząd nie będzie chciał, to nic nie będzie. Ryba śmierci od głowy, za wszystko jest odpowiedzialny pan premier. To premier ma wszystkie mechanizmy, wszystkich ministrów pod sobą, ma to rządził w taki, a nie inny sposób. I taka jest rzeczywiście prawda. Jeśli nie ma pracy, to tak się właśnie dzieje. Następne pytanie jest takie, że my wszyscy pozwalamy na to, że dzień dzisiejszy w Polsce się dzieje tak, że niedługo będzie tatuś, znaczy ojciec będzie tatusiem miał mówią, że geje będą rządzić nami, na to wszystko się patrzymy, wszystko się dzieje. Telewizja i te nasza, bo jest tutaj na rękach zachodnich, robi się co chce. I my sobie możemy mówić tutaj w tym gronie, ile będziemy chcieli, a prawda jest całkiem inna, zupełnie inna. Dziękuję. Wydaje mi się, że nie ma sensu, żebyśmy roztrząsali dłużej to, co było w czasie komunizmu. No to był system niegodny człowieka i wrogi człowiekowi, wrogi ludzkiej wolności. Ja nie chwaliłem komuny, tylko stwierdziłem coś, co jest rzeczywiście bardzo smutne, że w tamtej telewizji było więcej miejsca na kulturę i edukację niż w obecnej telewizji publicznej. To jest prawdziwe. Także chyba było więcej szacunku dla kompetencji, dla dorobku ludzi kultury polskiej wtedy, w tamtych czasach, sądzę. Natomiast to od nas zależy, kto będzie rządził Polską. To od nas zależy, kto będzie rządził Polską. Jest możliwa inna polityka, taka, która zatrzymuje emigrację, da miejsca pracy. Tutaj Unia Europejska nas na nic nie wskazuje. Nie wskazuje. Dobra polityka polska by sobie z tym poradziła. Dobra polityka polska sobie z tym poradzi. Są narody europejskie, które wykorzystują współpracę w Unii Europejskiej po to, by dbać o własne. Trzeba się od nich uczyć. Dobra polityka polska powinna inwestować w przemysł, dawać wsparcie średniemu biznesowi, polskiemu biznesowi, tym przedsiębiorcom, którzy zatrudniają ludzi. Ściągać podatki od wszystkich, skończyć z tym systemem, że maluch płaci podatki, a wielkie firmy nie płacą podatków. Jeśli chodzi o stocznie, to rząd Donalda Tuska pozwolił na likwidację stoczni, a Nicolas Sarkozy w tym samym czasie obszedł prawo europejskie i pomógł stoczniom francuskim. Można, tylko trzeba chcieć. Trzeba mieć prawdziwego gospodarza w państwie, rząd prawdziwie polski, szanujący interes publiczny. To trzeba zrobić. Jak skorzystamy ze swoich praw politycznych, to będziemy mieć taki rząd. A jak nie skorzystamy, to nie będziemy mieć. To będą nadal nami rządzić ludzie bez kompetencji. Jeszcze raz. Dobrze, ale to... Dobrze, ale to... Proszę pana, ale to... Pan przecież nie przyszedł na spotkanie po to, żeby pokazać, że nic nie możemy, tak? Możemy zmienić. Możemy zmienić władzę w Polsce na lepszą, gospodarczą, gospodarną, taką, która będzie miała ambicje. A ta władza, która teraz jest, chcę, żeby Polacy byli przekonani, że już niczego się nie zmieni. Żeby byli zmęczeni, żeby nie szli do wyborów, żeby uważali, że wszyscy są tacy sami. To ta władza tego chce. Ale ja bardzo proszę w kolejności zadawać pytania. Przekazuję mikrofon, a w przelocie zapytam pana ministra. Panie ministrze, dlaczego pan reprezentuje, czy inaczej, dlaczego pan jest w Prawie i Sprawiedliwości? Bardzo prosta odpowiedź na bardzo dobre pytanie, bo najlepsze pytania są pytania
absolutnie podstawowe, bo mam gwarancję, że Prawo i Sprawiedliwość w każdej sprawie, która dotyczy interesu publicznego, interesu Polski, będzie po stronie interesu Polski, że Prawo i Sprawiedliwość w ogóle jest powołane po to, by realizować interes Polski, odczytywać współczesną rację stanu, to jest jakby klucz do zrozumienia programu Prawa i Sprawiedliwości. I w sferze bardzo istotnej, w sferze sporu o model cywilizacyjny, o to, czy będziemy żyć w kraju szanującym prawa rodziny, prawo do życia, czyli będziemy respektować polski model życia, Prawo i Sprawiedliwość jest partią gwarancji. We wszystkich głosowaniach, we wszystkich decyzjach, to my stawialiśmy opór tym bardzo destrukcyjnym i negatywnym tendencjom, które zaczęły iść w ostatnim czasie i docierać do Polski. Inni byli podzieleni jako PSL. Albo nie potrafili jakby w całości podejmować takich decyzji. Lewica, którą pan wspomina, znaczy ci, którzy nawiązują do PRL-u, chcą nam zafundować legalizację związków partnerskich. To jest pewien paradoks, ale tego chce Leszek Miller, ja już panikam. Prawo i Sprawiedliwość jest partią gwarancji. Gwarancji ochrony polskiego modelu życia. Takiego minimum normalności. Więc te dwie sprawy już wystarczą, żebym wspierał i aktywnie uczestniczył w pracach Prawa i Sprawiedliwości. Tylko pan odszedł z PiS-u, a później pan wróci. Proszę pana, był moment sporu i kontrowersji między Jarosławem Kaczyńskim a działaczami Prawa i Sprawiedliwości. Był taki moment, ja należałem do tych, którzy nigdy nie wyrażali tych różnic w formach niekulturalnych, a po katastrofie smoleńskiej i po tym, co robi Platforma Obywatelska, uznaliśmy, że rzecz trzeba, wszelkie animozje i urazy trzeba zepnąć na bok i trzeba być po prostu razem w bardzo trudnych czasach. Razem w bardzo trudnych czasach. Bardzo proszę krótkie pytania, bo po malutku nasz czas dobiega końca. Być może jeszcze inni z państwa chcieliby zabrać głos. Proszę państwa, ja króciutko z panem ministrem już się widziałam w Kłodzku, Maria Dziewiecka z Kłodzka. I ponieważ tutaj nasuwa mi się pytanie w związku ze wspaniałym występem pana Wojciecha i to, co mówił pan minister. Więc po pierwsze, zupełnie zmiana historii u naszych sąsiadów, ale teraz my jesteśmy winni, te polskie obozy koncentracyjne i tak dalej. I teraz panie ministrze, ponieważ są osoby, które w Polsce rozpoczęły procesy sądowe przeciwko, no powiedzmy, potężnym mediom niemieckim, które nas szkalują. Te osoby nie mają wsparcia państwa. Formalnego państwa nie mają wsparcia. Czy takie wsparcie otrzymają i czy nasze państwo pod rządami PiS-u wystąpi bardzo konkretnie z konkretnymi żądaniami również finansowymi? I druga sprawa, wobec oczywiście Niemców, którzy takie bzdury wypisują, nie mówię o innych Francuzach i Amerykanach, etc. I jeszcze jedna sprawa, mianowicie nasze dobra kulturowe, które pozostały za Bogiem, tutaj pan Wojciech tak zaśpiewał, że chyba wszystkim serca zadrżały, bo my tu z Kresów najczęściej wschodnich, a teraz na naszym pięknym Śląsku. I sprawa jest taka, że nasze dobra, które tam zostały jakby zawłaszczone, to są pałace, to są opery, na przykład lwowskie, na którą w tej chwili powiewa flaga ukraińska, prawda? To są dobra, to są zbiory Ossolineum, to są zbiory malarstwa polskiego i tak dalej. I co z tym dalej? Bo ja się obawiam, że po pierwsze jest to przywłaszczane przez naszych przyjaciół z Zabuga, a po drugie, bo tam trudno znaleźć gdziekolwiek, czy to jest polskie dziedzictwo kulturowe, jakąkolwiek zmianę, bo wiadomo, że Ukraina też pisze rzecz prosto, że od 1918 roku do 1939 Lwów był pod okupacją polską, prawda? No tam jest tak cały czas w podręcznikach. I co z tym robić? Bo to jest naprawdę z całym szacunkiem. Co robić z takich sprawach? Bo tam jest nasza kultura, której tu nasza młodzież nie zna. Zupełnie nie zna. Dziękuję. Ja w nawiązaniu do tego pytania, to chciałam generalnie zapytać, jak kształtuje się polityka historyczna i co pan
minister zamierza w tej kwestii zrobić jako europoseł, bo ona jest fatalna, czy ma w ogóle mam jakąś politykę historyczną, właśnie żeby się nie zdarzało tak, że są polskie obozy koncentracyjne, że polski patriota to jest polski faszysta i wiele innych na to przykładów. I drugie moje pytanie, co pan zamierza zrobić, co my możemy zrobić, aby obronić Europy wartości? Cywilizacja nasza upada, jest, kultura jest antykulturą i dzwony już biją. Ostatni dzwonek, żeby obronić Europę wartości. Dziękuję. Do tyłu od razu. Za sekundę, może czy jak pan minister uważa? Trzy pytania, trzy zapamiętam. Jedno krótkie pytanie. Jak pan minister ocenia poziom świadomości historycznej licealistów, maturzystów chociażby? Miałem kontakt ostatnio z tymi uczniami. Dziękuję. Może od tego ostatniego pytania. Jest grupa młodych ludzi, która pasjonuje się historią, ale poziom ogólny wykształcenia humanistycznego spada i można powiedzieć, że mamy też regres, który polega na czymś jeszcze głębszym, mianowicie system uczenia pod testy powoduje, że zanika, czy obniża się zdolność do syntetycznego myślenia. Bo młodzież się uczy pod testy, jakby, żeby zgadnąć tak, właściwą odpowiedź, a nie samodzielnego myślenia. I to jest coś, od czego należy odstąpić. I to nie jest żadna reguła europejska. Mam kolegę, który wyjechał do pracy w Danii i mówi, moja córka pisze wypracowania tak, jak ja pisałem wypracowania. Teraz dzieci nie piszą wypracowań, nie uczą się wierszy na pamięć. W związku z tym, natomiast ta weryfikacja przez testy i wiedza jest jakoś taka tak rozproszona, że ja mam na przykład zajęcia z myśli politycznej XIX wieku i jak mówię młodym ludziom, ale Mickiewicz miał bardzo silną pozycję w europejskich kręgach intelektualnych, bo on wykładał w Collège de France, więc miał taką pozycję, jaką dzisiaj właściwie nikt nie ma z polskich intelektualistów, to oni nie kojarzą, że to jest ten sam wiek, tak? Bo to jest jakoś zupełnie poszufladkowane. Więc trzeba odejść w ogóle od tego, co rujnuje zdolność do samodzielnego myślenia, bo jak się z tymi ludźmi pracuje na studiach już po maturze, to zdolni z nich, a nie mało to tutaj zdolna, on się bardzo szybko łapie, tylko im tego nie mówił, albo nie mówił także o oczywistych rzeczach. I to trzeba nadrabiać, wielu z nas, bo ja jestem nauczycielem akademickim, nadrabia to już po maturze, tak, w czasie wykładów. Choć oczywiście są wyjątki, czy tam, gdzie nauczyciel pracuje z pasją, tam może iść wbrew tym przeszkodom. Ja znam takie szkoły, takich nauczycieli, którzy osiągają bardzo, bardzo wiele. Teraz to są właśnie dwa kompleksy zagadnień. Na początek ta kwestia ukraińska. No, my nie zabierzemy nieruchomości z Ukrainy. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Natomiast za naszych czasów był bardzo duży program wsparcia ochrony dziedzictwa kulturowego polskiego na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Ja pamiętam, że odnowiliśmy Krzemieniec, odnowiliśmy klasztor w Berdyczowie za polskie pieniądze, dokonaliśmy renowacji Katedry Lwowskiej, cmentarza Łuczakowskiego. To są pieniądze, które szły stąd. Więc jeśli się chce, to można robić i trzeba to robić. Ukraińcy nie oddadzą nam zbiorów osolnickich, są niezwykle pod tym względem zawzięci, tak można powiedzieć. Ale jest program, ale nie wygramy procesu przed Trybunałem Międzynarodowym, bo jest zasada terytorialności. No, nie wygramy, to się nie zdarzyło nikomu innemu, także z Ukrainą nie wygramy procesu przed Trybunałem Międzynarodowym w sprawie zbiorów Ossolineum. Natomiast digitalizujemy te zbiory. Jest specjalny program ich digitalizacji. Co do sprawy niemieckiej, czyli tych niezwykle krzywdzących opinii o polskich obozach śmierci, to mamy instrumentarium, tylko trzeba z niego korzystać.
Wywalczyliśmy w roku 2007 zmianę nazwy obozów Auschwitz i to przez UNESCO, nie przez polskie władze, przez UNESCO. Nazwa w skali globalnej brzmi były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zakłady. I można w każdym procesie, cywilnym i procesie karnym podnosić ten argument. Na czym polega problem? Polega problem na tym, że jest pewna luka w prawie, tak? To znaczy nie ma odpowiedzialności karnej za zniesławienie narodu polskiego, jest odpowiedzialność karna za zniewagę, ale zniewaga jest, no mówiąc językiem potocznym, czymś skrajnym. To jest bardzo nieporęczny przepis. Natomiast projekt Prawa i Sprawiedliwości, wprowadzenia odpowiedzialności karnej za zniesławienie narodu polskiego jest blokowany przez Platformę Obywatelską. Wreszcie potrzeba tego, by prokuratura przystępowała do postępowań cywilnych w sprawach tak ważnych, jak na przykład proces pana Osewskiego przeciwko Axel Springer. Przystępuje bardzo rzadko. A dlaczego? Bo jest wyłączona z państwa. Bo przeprowadzono wyłączenie prokuratury z państwa. Prokuratura jest uniezależniona od władzy demokratycznej. Jesteśmy jedynym krajem, który nie ma kontroli demokratycznej nad prokuraturą. Jeśli pani Jolanta zapytała mnie, dlaczego nie mam wątpliwości i dlatego chcę pracować w Prawie i Sprawiedliwości, bo to jest jedyna partia, która broniła zdrowego standardu. Tylko my opieraliśmy się przed wyłączeniem prokuratury od państwa. I teraz mamy system taki, w którym jeśli ktoś jest skrzywdzony i prokuratura jest bierna, to nie ma się do kogo odwołać. Nie ma się do kogo odwołać, bo jest poza kontrolą demokratyczną. Nie ma tego we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech. Platforma to przeprowadziła ze szkodą i dla interesu publicznego, i dla zwykłego obywatela. Jak prokuratura wróci do państwa, minister sprawiedliwości będzie mógł mianować prokuratora generalnego, to w sprawach ważnych będzie ona przystępowała do postępowań cywilnych. I jeszcze to pytanie dotyczące Europy wartości. Jeśli polski głos w Parlamencie Europejskim będzie silniejszy, to silniejsza będzie także nasza zdolność do tego, by bronić cywilizacji życia nie tylko w Polsce, ale także tam. Chcę powiedzieć, że największa inicjatywa obywatelska z wykorzystaniem przepisów europejskich to jest inicjatywa Pro-Life, to jest inicjatywa Jeden z Nas. 2 miliony podpisów pod wnioskiem żądającym od Komisji Europejskiej respektowania prawa do życia, podpisane, zebrane w 27 krajach Unii Europejskiej z ogromną rolą Polski. Fundacja Jeden z Nas będzie prowadzić po ukonstytuowaniu się Parlamentu Europejskiego kampanię pod bardzo prostym hasłem, mama i tata, w obronie tradycyjnie rozumianego małżeństwa i tradycyjnie rozumianej rodziny. I idę do Parlamentu Europejskiego także po to, by być jednym z tych, którzy ze spokojem, ale z odwagą będą bronić tych spraw. Bo to jest jedna z polskich misji, tak? My powinniśmy nie tylko deklaratywnie, ale w praktycznych decyzjach bronić tego, co święty Jan Paweł II nazywał cywilizacją życia, tak? To znaczy bronić życia, praw rodziny, bo to jest fundament każdego dobrze rozwijającego się społeczeństwa. I czym nasz głos będzie silniejszy, tym będzie silniej rozbrzmiewał w Europie. I tam mamy partnerów. Tylko mamy partnerów niekiedy bojaźliwych, działających na marginesie partii politycznych. A my możemy tym głosem mówić bardzo wyraźnie i bardzo, bardzo jasno. I mam nadzieję, że w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego będziemy w tej sferze znacznie silniejsi. Szanowni Państwo, nie chciałabym, żeby ktoś wyszedł z tej sali z niedosytem. Może są jeszcze jakieś pytania, tylko bardzo proszę króciutko. Bardzo proszę. Chciałem zapytać, ponieważ Pan uczestniczy bezpośrednio w wyborach w tej chwili do Europarlamentu. Chciałem zapytać, jaka jest frekwencja na spotkania Państwa, nie tylko Pana, ale w ogóle Prawa Sprawiedliwości w różnych miejscach i co za tym idzie, jakie mamy szanse po prostu wygrania tych wyborów. Mówię o tych wyborach sprawiedliwych, tak? No, dzisiaj tu jest ten miast na tyle, nie? W Polsku Pan był ileś tam, teraz... Frekwencja jest... Tak?
frekwencja jest bardzo różna od... Frekwencja jest bardzo różna od 20 osób do 100 osób. Bywały także spotkania, gdzie przychodziło ponad 100 osób. Ale czy ja się tym nie martwię, dlatego że po pierwsze nie jestem jedynym, który kandyduje, więc jeśli dzisiaj moi koledzy kandydujący z listy Prawa i Sprawiedliwości, czy przynajmniej kilku z nich miało tyle spotkań, ile ja, to się mnoży, tak? Mnie się wydaje, że klucz do sukcesu polega na tym, żeby przekonać najbliższych, bo zbyt dużo sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego zostaje w domu. Zresztą to jest, można powiedzieć, zjawisko ogólne. Trzeba przekonywać najbliższych, bo mamy jeszcze 6 dni, że te wybory, choć odnoszą się do instytucji poza krajem, dotyczą Polski. Dotyczą Polski. Tam się podejmuje decyzje dotyczące Polski. Kluczem do zmiany jest oczywiście nowy rząd, prawdziwy gospodarz Polski. Ale ten nowy rząd musi mieć partnera także w dobrej reprezentacji w Parlamencie Europejskim. I od tego, jak ona będzie nakierowana na interes Polski, w jakim stopniu, tak, jak będzie, w jakim stopniu będzie kompetentna, zależy realizacja polskiego interesu. Wracając jeszcze, czy używając formuły muzycznej, współczesna polityka to jest gra na wielu fortepianach. Minął czas, kiedy wszystko było w rękach jednego władcy. To jest państwo, rząd musi być na poziomie administracji, ale także reprezentacja w Parlamencie Europejskim. Partnerzy, organizacje gospodarcze. To jest gra na wielu fortepianach. Ale musimy wygrywać polską muzykę, grając na wielu fortepianach i nie można bagatelizować tego fortepianu, jakim jest polska reprezentacja w Parlamencie Europejskim. Ja będę prowadził kampanię do końca. Chyba ostatnie spotkanie mam o 19-23 maja w piątek w Głogowie, więc do końca, no, tak jak walczą najlepsze zespoły piłkarskie, które potrafią w 93 minucie zdobyć bramkę. I myślę, że jeśli do swojego romantyzmu, który tak pięknie pan Wojciech wyśpiewał, dołączymy determinację i walkę do końca, to zwyciężymy. Szanowni Państwo, muszę powiedzieć, że sala jest wynajęta na określony czas i ten czas już się właściwie skończył. Ja chciałam jeszcze zaproponować książkę pana ministra, Polityka ambitna, zatytułowana tak właśnie. I tutaj taka mała jeszcze adnotacja, ale myślę bardzo wiele mówiąca. Kazimierz Michał Ujazdowski to przykład polityka, jakiego nam w Polsce potrzeba, mówi profesor Jadwiga Staniszkis i niewątpliwie z tym się zgadzamy. Panie ministrze, bardzo dziękujemy za spotkanie. Ja też dziękuję i jestem do Państwa dyspozycji bez względu na to, jak się wybory skończą, a mam nadzieję, że się dobrze skończą. Życzymy sukcesu w wyborach. Obiecujemy sobie wiele po Pańskiej aktywności. Mamy przekonanie, że ten cały potencjał, który Pan posiada, a znany Pan jest właśnie z ogromnego zaangażowania, że ten cały potencjał będzie po prostu ofiarowany Polsce, Polakom. Czekamy bardzo na to i życzymy sukcesu. Myślę, że Wojciech nam jeszcze na zakończenie coś zagra. Coś takiego, co będzie nutą optymizmu, wiary w zwycięstwo, bo po prostu czekamy na to bardzo. Chciałoby się powiedzieć, że już dłużej nie możemy czekać. Proszę Państwa, no, gdybym miał coś bardzo optymistycznego,
zagrać, żebym zagrał, jeszcze Polska nie zginęła. Ale chcę tutaj jednak a propos tej kampanii do wyborczej do Europy zaśpiewać tą inwokację, co miała być na początku. I ona wbrew pozorom, choć tam jest trochę goryczy, to puenta jej wydaje mi się jednoznaczna. Ja mówię przez mikrofon, tak? Nie wiem. Ale słychać. Tak, to ja wiem. Nawzajem się z fortepianem, lubimy zagłuszać. Europo, czyś ojczyzną. Nie ma tej choroby, która by nie dotknęła wszystkie twe narody, a jeszcze co być może, co uczyni człowiek, niwecząc plany boskie, tego się nie dowiesz. Madonną ty nie będziesz, twój płód był spędzony, nie narodziłeś tego, co miał być zbawiony, lecz prowadź obce dziadki kamienną ulicą, one łaknące matki nadzieją się sycą. Jeszcze na twych obrzeżach ziemia krwią nasionka, pulsuje twoje serce w arteriach autostrad, w Warszawie, Budapeszcie, w Kijowie, w Berlinie. Ta mowa ludu wiosna, czy nie wróci w zimę? Już nas nie musisz wracać na ojczyzny łono. Tych, co tam pozostali, dławi pierwsza wolność, a my, cyganie twoi, Litwini, Polacy, tułamy się bez granic, choć i bez rozpaczy, a my, cyganie twoi, Litwini, Polacy, tułamy się bez granic, choć i bez rozpaczy. Miast zatłoczonych, gdzie w szczytu godzinie nagły alarm, byś przetnie ktoś bliski cię minie i w tłumie zanurzony będziesz szukał próżno miłości, która była pisana ci wróżbą do tych bunkrów wysokich z betonu i stali, gdzie bez okien noc wieczna neonem się pali, gdzie z ekranu wsieleje holewódzka tandeta. Zbudź się, moja Europa, przetrzyj oczy, nie zwlekaj. I nie pozwól do siebie wracać na kolanach, bośmy choć tak zdradzeni i zostawieni w ranach, byli wierni ci ślepo przez chmurę układy. Dziś bez nas ty nie przetrwasz w świecie pełnym zrady. Dziękujemy Wojtku. Teraz zawsze powie ze swojego biało-czerwonego serca do twojego biało-czerwonego serca. Bardzo proszę. Panie ministrze, bardzo dziękujemy. Takie same biało-czerwone. Tak, do pana biało-czerwonego serca. Pilnujcie Polski. Pilnujcie Polski. Dziękuję państwu za spotkanie. Dziękuję bardzo.